I witamy we Wrocławiu zespół gości Polonie. Andrzej Polkowski to ten człowiek w czerwonej czapeczce, który przeprowadził drużynę Polonii Bydgoszcz, której menadżerem jest Władysław Golob, szef rodu Golobów. Z numerem pierwszym Eugeniusz Skupień, z numerem drugim Jacek Golob, z numerem trzecim sam Ermolenko, z numerem czwartym Tomasz Kamiński, z numerem piątym Tomasz Golob, z numerem szóstym Robert Bonin, z numerem siódmym Marek Kę, z numerem ósmym Leszek Sokołowski. Zespół gospodarzy tradycyjnie już przyprowadził trener-menadżer dr Ryszard Nieścieruk. A w barwach WTS-u Sparta Polsat Wrocław zobaczymy dziś z numerem 9 Tomiego Knudsena, z numerem 10 Krzysztofa Zielińskiego, z numerem 11 Wojciecha Załuskiego, z numerem 12 Zbigniewa Lecha, z numerem 13 Piotra Barona, z numerem 14 Dariusza Śledzia, z numerem 15 Henryka Piekarskiego i z numerem 16 Krzysztofa Jankowskiego, a więc obie drużyny w swoich najsilniejszych składach z autentycznymi gwiazdami światowego Speedwaya, samym Ermolenką i Tomi Knudsen, pilnie obserwowali dzisiaj poczynania na torze najlepszego niewątpliwie w tej chwili polskiego żużlowca Tomka Goloba i Piotra Barona. Obu tych zawodników już za dwa dni czeka mistrzostw świata par wojens, a więc jest to również sprawdzian dla tych dwóch zawodników przed tą super ważną imprezą. A jak przekonamy się już za chwilę. W kasku żółtym Golob i w kasku niebieskim Zieliński. Dzisiejsze zawody prowadzi rutynowany, bardzo renomowany sędzia, pan Lechosław Bartnicki. Myślę, iż również i on przyczyni się do tego, że będzie to wspaniałe widowisko sportowe. Kierownikiem zawodów jest pan Lucjan Korszczek, natomiast kierownikiem startu to ten pan w białej czapeczce i w czerwonym dresie Tadeusz Proc. Czyni to już od wielu, wielu lat, robi to bardzo dobrze i myślę, że także z jego strony możemy oczekiwać dzisiaj bardzo dobrej postawy. Lechosław liczył już czas 2 minut, to żółte światełko pracuje, więc zawodnicy mają dokładnie 2 minuty na to, by nie tylko wjechać z parkingu w kierunku pola startowego, które każdy z nich za chwilę zajmie. Przypominam raz jeszcze, kask żółty, tor pierwszy Eugeniusz Skupień. W kasku czerwonym z toru drugiego pojedzie Tomi Knudsen. W kasku białym Jacek Golob i w kasku niebieskim Krzysztof Zieliński. Goście w stosunku do składu, który wcześniej awizowali, dokonali jednej zmiany, mianowicie Tomasza Kamińskiego, młodzieżowca, zastępuje bardzo mało doświadczenia, choć już 19 lat, a więc również chociażby Piotra Barona. Ogromne emocje się szykują, mniej więcej jak sądzą, lub niedzielne popołudnie, bądź widzę, że ogromne brawa przywitały teraz żużlowie. Emocje rozpoczną się, przypominam, wyścig pierwszy, Knudsen, Jacek Golob i Krzysiu Zieliński. Firma Youngpol wyposażyła go nie tylko w dobre motocykle, w dobre silniki, ale w nowy kombinezon i Krzysiu chce się zrewanżować ostatnimi swoimi wynikami, choćby w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski udowodnił, że warto w niego inwestować. A więc tak! I jak zwykle Tomi Knudsen, a tam Krzysiu Zieliński zakopał się niestety. Zakopał się, został zdecydowanie z tyłu i w tej chwili na czele Tomi Knudsen. Obejrzał się, zobaczył, że nie ma jego partnera i zapewne będzie ciągnął do przodu. Jacek Golob na miejscu drugim. Eugeniusz Skupień na miejscu trzecim i całą stawkę zamyka Krzysiu Zieliński, który przegrał swoją szansę na pierwszym łuku. Potem przy wyjściu z pierwszego wirażu trochę postawiło motocykl Krzysia, no i wylądował dość daleko za swoimi rywalami z Bydgoszczy. I za chwilę wchodzić będą w ostatnie, czwarte okrążenie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Klasa Tomiego Knudsena, to nie wymaga komentarza, 30-40 metrów przewagi nad Jackiem Golobem, jeszcze więcej nad Eugeniuszem Skupieniem i szkoda, że Krzyś Zieliński zaspał ten start. A więc 3-3 i to zwiastuje ogromne emocje, które czekają nas w kolejnych wyścigach. 3-3 zawody rozpoczęły się z kilkominutowym opóźnieniem. Sądzę, iż wszyscy tu czekali na przybycie pani premier Hanny Suchockiej, która, jak się okazuje, doskonale wie, o co chodzi w Speedwayu. I na zapytanie jednego
z gości jej towarzyszących, czy nie obawia się przyjścia na stadion publiczności. Powiedziała, ja wiem, że na stadionach różdowych jest wspaniała publiczność, że cudownie dopinguje zawodników i że nic tam mi złego od tej publiczności nie grozi. A więc pierwszy wyścig za nami, 3-3 i za chwilę wyścig drugi. W kasku czerwonym z toru pierwszego pojedzie Wojciech Załuski. W kasku żółtym z toru drugiego sam Ermolenko. W kasku niebieskim z toru trzeciego Zbigniew Lech. I w kasku białym z toru czwartego Rafał Schneider. A więc młodziutki Rafał Schneider, nieco starszy od niego Zbigniew Lech i doświadczeni Amerykanin sam Ermolenko i Wojciech Załuski. Wojtek na trybunach. Ja myślę, że Wojtek mimo tego warkotu silników, szumu motocykli słyszy ten doping i czekamy jeszcze na zawodnika w kasku białym, a więc na młodzieżowca Polonii Rafała Schneidera. Czas 2 minut pracuje tam w parkingu, próbują mechanicy uruchomić motocykl młodzieżowca Polonii Jutrzenki Bydgoszcz i zapewne za chwilę ten młodzieżowy reprezentant klubu z Bydgoszczy pojawi się na torze. W przeciwnym razie, jeśli tego nie uczyni w regulaminowym czasie, wyścig odbędzie się w 3 osoby. Zbyszek Lech spokojnie czeka na linii startu. Myślę, że po ostatnim występie w Rybniku na zawodach zorganizowanych z okazji 10-lecia startów Eugeniusza Egona Skupienia, Zbyszek uwierzy w swoje siły. Długo dochodził do niezłej formy po bardzo bolesnej kontuzji, rekonwalescencji i czołowe miejsce podczas tego turnieju, 9 zdobytych punktów. Myślę, że bardzo tego sympatycznego zawodnika podbudowały psychicznie. Ma też Zbyszek nowego sponsora, właściwie nowego w ogóle sponsora i chyba jednak w 3-osobowym składzie odbędzie się ten wyścig. Lechosław Bartnicki zapewne za chwilę zgasi żółte światło, bo nic nie zapowiada, by Rafał Schneider mógł uruchomić swój motocykl. Przerwa przedłuża się, gwizdy drobne na widowni. Właśnie w tym momencie stało się to, o czym wspomniałem, a więc wyścig drugi odbędzie się w 3-osobowym składzie. Z toru pierwszego w kasku czerwonym Wojciech Załuski, z toru drugiego w żółtym sam Ermolenko i w niebieskim trzeciego Zbigniew Lech. I za chwilę start. Zobaczymy, jak sobie poradzą Polacy ze znakomitym Amerykaninem. Mały, wielki sam, inaczej nie da się tego określić. Wystrzelił jak z katapulty sam Ermolenko spod taśmy startowej. Już nie zagrożenie, z przewagą około 10 metrów nad Wojciechem Załuskim objął prowadzenie w drugim wyścigu. Trzeci Zbyszek Lech, ja myślę, że w tej chwili wrocławianie powinni spokojnie przywieźć te 3 punkty do mety. Nie narażać się na jakieś przykrości, choć tor jest równy, dobrze przygotowany. Ale nigdy nic nie wiadomo. A więc odwrotnie niż to miało miejsce w wyścigu pierwszym. Poprzednio prowadził zawodnik WTS-u Sparta Polsat. Na drugim, trzecim miejscu byli bydgoszczanie, teraz jest sytuacja odwrotna. Ostatnie okrążenie. Forma, którą prezentuje sam Ermolenko, dobrze wróży temu zawodnikowi przed półfinałem światowym w Wetlandzie. I myślę, że dzisiejszego pojedynki z Tomi Knudsenem będą stały na wspaniałym poziomie. A więc sam Ermolenko pierwszy, Wojciech Załuski drugi, Zbigniew Lech trzeci, po raz drugi 3-3 i 6-6 po 2 wyścigach. Pani premier Hanna Zuchocka, nie wiem, czy po raz pierwszy na żywo ogląda zawody żylowe w Kiemieniu, została przywitana gorącymi brawami, równie gorącymi jak w tej chwili wita publiczność wrocławska obu zawodników WTS-u Sparta Polsat Wrocław. A są nimi w kasku czerwonym Piotr Baron i w kasku niebieskim Dariusz Szejt. Ze strony gości parę stanowić będą Tomasz Golob, który pojedzie w kasku żółtym z toru pierwszego, i Robert Bonin, drugi z młodzieżowców Polonii Jutrzenka Bydgoszcz. A mówiłem Państwu, że w wyścigu pierwszym 66,9 sekundy czas, który zyskał Tomi Knudsen, był zaledwie o 0,1 sekundy gorszy od rekordu toru i natychmiast jakby skontrował sam Ermolenko. 65,9 w drugim wyścigu, jest to dokładnie
o 0,9 lepiej niż uzyskał 18 kwietnia tego roku na tym samym torze Per Jonsson. A więc mamy nowy rekord wrocławskiego tora, za chwilę wyścig trzeci. Przypominam, Tomasz Golob w kasku żółtym, w kasku czerwonym Piotr Baron, Robert Bonin w kasku białym i w kasku niebieskim Dariusz Śledź. Zobaczymy, jak najsilniejsza, chyba wrocławska, najrówniej jeżdżąca para poradzi sobie z Tomkiem Golobem. Walczy Darek Śledź z Tomkiem Golobem, ostro walczy i w tej chwili chyba zbyt zdecydowanie Tomek Golob pojechał. Chyba nie fair, jak sądzę. Ratował się Darek Śledź przed upadkiem z całą pewnością, gdyby nie wytracił szybkości, leżałby na tole. I Tomek, na torze, przepraszam, Tomek Golob chyba niezbyt fair, twardo, ale chyba nie do końca czysto zachował się w tej sytuacji, jaką państwo widzieli. A więc Tomasz Golob, Dariusz Śledź, Piotr Baron, który przegrał nieco start i zupełnie daleko, sto kilkadziesiąt metrów z tyłu, Robert Bonin. Wchodzą w ostatnie okrążenie. Przed ostatni łuk zdecydowanie prowadzi Tomasz Golob, ale myślę, że gdyby Darek Śledź wszedł tam po prawej stronie Goloba, pod jego prawym łokciem się zmieścił, pewno on myjałby linię mety jako pierwszy. I tak jak Tomka Goloba witały brawa w pierwszym wyścigu, tak w tej chwili żegnają go po zakończeniu tego trzeciego wyścigu rzęsiste gwizdy. Ja myślę, że Tomek Golob sobie na te gwizdy, nieładnie to może, niezbyt obiektywnie powiedziane, chyba sobie jednak na te gwizdy zasłużył. Pojechał zbyt ostro, ale najważniejsze, że cała trójka, czwórka, ten wyścig, że odbyło się bez upadku. 3-3 w trzecim wyścigu i 9-9 stan po tych trzech wyścigach, jakie dotąd został Wojciech Załuski i Eugeniusz Skubień. I wspaniała walka w pierwszym wirażu, w drugim i wrocławianie na czele. Zbyszek Lech przed Wojtkiem Załuskim, który dał się w tej chwili zepchnąć Jackowi Golobowi, ale atakuje po zewnętrznej. Zobaczymy, czy silnik Ottowajca wytrzyma tę morderczą pogoń. Zbyszek Lech, Jacek Golob, Wojciech Załuski, daleko, daleko z tyłu Eugeniusz Skubień. Nie ciągnie motocykl Wojtkowi, chyba zdefektowała maszyna i zamiast 4-2 będzie 3-3. A pech, straszny pech prześladuje Wojtka. I wchodzą w ostatnie okrążenie. Zbyszek Lech na czele, Jacek Golob jeszcze nie rezygnuje z walki o 3 punkty. Na trzecim miejscu cudem Eugeniusz Skupień i stawkę zamyka Wojciech Załuski, ale tylko dlatego, że zdefektował mu motocykl. Inaczej z całą pewnością przywiózłby przynajmniej jeden punkt. A więc czwarty wyścig, po raz czwarty, 3-3 i 12-12 po czterech wyścigach. Emocje na widowni rosną zapewne również i poddenerwowanie w parkingu coraz większe. Wojtek, nie wiem dlaczego, ma problemy z motocyklem, przecież dogląda tych motocykli, wybitny fachowiec. A zdarzyło się i na poprzednim spotkaniu pucharowym w Lesznie i dzisiaj po raz kolejny, że maszyna byłego mistrza Polski zdefektowała. Oby po raz ostatni, a więc 3-3 i 12-12 po czterech wyścigach. Trzech zawodników na torze. Są już Dariusz Śledź, Sam Ermolenko i Piotr Baron. I znowu nie ma Rafała Schneidera, tak jak to było w pierwszym wyścigu. Nie wiem, czy i tym razem czas 2 minut pracuje, czy i tym razem nie skończy się wykluczeniem młodzieżowca Polonii. Widać, że bossowie klubu z Bydgoszczy dbają tylko o swoich asów. Ci, którzy nie dostarczają zbyt wielu punktów w drużynie, nie mogą liczyć na przychylność swoich mocodawców, mają problemy poważne ze sprzętem. No i Rafał Schneider nie zdążył uruchomić motocykla w pierwszym wyścigu i wygląda na to, że również nie wyjedzie teraz. Dariusz Śledź, Sam Ermolenko i Piotr Baron. I Dariusz...
Dariusz Śledź prowadzi, wystartował lepiej Amerykanin, ale Darek Śledź wspaniale po wewnętrznej, nielagalnie technicznie i prowadzi wrocławianin. Szaleństwo na trybunach. Dariusz Śledź, sam Ermolenko i z tyłu Piotr Baron. Jeśli tak się ten wyścig zakończy, będzie to z pewnością niespodzianka. Rewelacyjnie od początku sezonu spisuje się Dariusz Śledź, jeździ na wysokim, równym poziomie i w tej chwili udowadnia, że nie na darmo zalicza się go do ścisłej krajowej czołówki mistrzów Speedwaya. I wchodzą w ostatnie okrążenie, przedostatni łuk. Jeszcze jedna szarża Ermolenki, ale chyba nie da rady. Dariusz Śledź, ostatni wiraż i ostatnia szarża Ermolenki. Po zewnętrznej, ale Darek nie puści tych punktów. I wygrywa wrocławianin. Coś fantastycznego. 3 punkty Darka Śledzia, 2 Ermolenki, 1 Piotra Barona, 4-2 dla WTS-u Sparta Polsat Wrocław. Ermolenko podziękował Darkowi Śledziowi za wspaniałą walkę. 4-2 dla wrocławian i 16-14 po 5 wyścigach, więc pierwsze prowadzenie zespołu gospodarzy. Tomi Knudsen, Tomasz Golob, Krzysztof Zieliński i Robert Bonin. I tym razem szybszy jest bydgoszczanin, wspaniale wystartował i prowadzi wyraźnie. Drugi Tomi Knudsen, trzeci Krzysztof Zieliński i Robert Bonin zapewne już nie będzie się liczył w tej stawce. Wspaniale jeździ Tomek Golob, wspaniale. Wygrywał w lidze duńskiej ze swoim klubowym kolegą z tamtej ligi, Tomi Knudsenem, i wygrywa na torze wrocławskim także, i to dość wyraźnie. Ostatnie okrążenie i Tomasz Golob, Tomi Knudsen, Krzysztof Zieliński i Robert Bonin. Ogromne różnice pomiędzy zawodnikami. I zasłużony sukces zawodnika Polonii Jutrzenka Bydgoszcz. Pojechał rzeczywiście wspaniale, wygrał w sposób bezapelacyjny start, a potem pozostawił już tylko rywalom, wśród których był znakomity Tomi Knudsen, swoje plecy do oglądania. I teraz taki sam gest, jakiego byliśmy świadkami przed mniej więcej 5 minutami. Tym razem to zawodnik wrocławskiego zespołu dziękuje gdańszczaninowi, przepraszam, bydgoszczaninowi oczywiście, za piękną sportową walkę. Tym, który wygrał, był Tomasz Golob, a tym, który mu pogratulował, był Tomi Knudsen. A więc 3-3 w wyścigu szóstym i 19-17 po tym wyścigu prowadzi zespół WTS-u Sparta Polsat Wrocław. I wyścig siódmy w kasku czerwonym Piotr Baron, który dotąd zdobył 2 punkty, 2 razy przyjął na 3. miejscu. Te brawa witają Darka Śledzia, który stoczył ten porywający, zakończony zwycięsko pojedynek z samym Ermolenko, a więc Piotr Baron w kasku czerwonym, Dariusz Śledź w kasku niebieskim, natomiast parę gości stanowią w kasku żółtym Eugeniusz Skupień i Jacek Golob w kasku białym. 19-17 po 6 wyścigach prowadzą gospodarze. W 4 do tej pory rozegranych 6 wyścigach uzyskano czasy lepsze od dotychczasowego rekordu toru. To świadczy o tym, iż dzisiaj jest bardzo, bardzo szybki tor wrocławski i że można się spodziewać tu jeszcze wielu bardzo szybkich, wspaniałych pojedynków, wielu znakomitych żużlowców. Ma w zanadrzu pan Władysław Golob jeszcze asa w postaci Marka Kępy, który zapewne zmieni jednego z 2 młodzieżowców w dalszych startach, ale póki co wyścig 7. Piotr Baron, Eugeniusz Skupień, Dariusz Śledź i Jacek Golob. Wspaniale tym razem Piotr wystartował, asekurował go Darek Śledź i para wrocławska na czele, i oby, mówię oby z pozycji wrocławianina, oby tak dojechali do mety. Piotr Baron, Dariusz Śledź, obejrzał się Darek, zobaczył, że daleko, daleko z tyłu
bydgoszczanie powinni w tej chwili zawodnicy WTS-u Sparta Polsat jechać spokojnie. Typowa jazda parą, jeden trzyma wewnętrzną, drugi nieco szerzej po zewnętrznej, ale nawet gdyby był nieco bliżej Jacek Golob, zapewne nie dałby rady przejść obu wrocławian. Ostatnie okrążenie, Piotr Baron, Dariusz Śledź, Jacek Golob. Daleko, daleko z tyłu, zupełnie bez formy Eugeniusz Skupień. A więc 5-1 dla zespołu gospodarzy. Pierwsze podwójne zwycięstwo wrocławskiej pary, 5-1 i 24-18, a więc przewaga gospodarzy wzrosła do 6 punktów i zapewne za chwilę Władysław Golob za Tomi na trybunach. Wszyscy oczekują, iż tym razem Knudsen wygra start i wygra tym samym Ermolenko, bo ja myślę, że jeśli jeden z tych dwóch zawodników będzie pierwszy na tym pierwszym wirażu, nie uda już prowadzenia do mety. A zatem kask żółty Sam Ermolenko, kask niebieski Krzysztof Zieliński, kask biały Marek Kępa i w kasku czerwonym tu najbliżej siatki Tomi Knudsen. Wyścig 8. I tym razem znowu Tomi Knudsen przegrał wyraźnie start. Dzisiaj przegrywa starty Duńczyk. Tym razem przegrał samemu Ermolenko i będzie bardzo ciężko odrobić kilkumetrową stratę. Na trzecim miejscu Marek Kępa i na ostatnim Krzysztof Zieliński, a więc szansa na odrobienie dwóch punktów dla żużlowców Polonii Jutrzenka Bydgoszcz. Mają już dwa okrążenia za sobą, w dalszym ciągu sytuacja się nie zmienia. Sam Ermolenko, Tomi Knudsen, Marek Kępa i Krzysztof Zieliński, ale Knudsen to wojownik, proszę zobaczyć, on nie rezygnuje. On nie rezygnuje, odkręcił manetkę gazu, nabiera szybkości, ach, zakopał się w tej chwili. I jednak będą chyba tylko dwa punkty. Sam Ermolenko mija linię mety jako pierwszy, zdobywa 3 punkty dla Polonii, 2 dla Tomi Knudsena, 1 dla Marka Kępy, bez punktów Krzysztof Zieliński, a więc 4-2 dla zespołu Polonii Jutrzenka Bydgoszcz i 22-26 dla zespołu WTS-u Sparta Polsat Wrocław. Robert Bonin, Wojciech Załuski, Tomasz Golob i Zbigniew Lech. Zaspali wrocławianie, Tomasz Golob wyszedł na pierwsze miejsce, będzie blokował zapewne wrocławianina. Walka, ogromna walka między Zbyszkiem Lechem. I niewiele brakowało, a Wojciech Załuski, zbyt agresywnie jadący, pociąłby Zbyszka Lecha. Myślę, że z Tomkiem Golobem nie są w stanie wrocławianie wygrać. Powinni spokojnie jechać po 3 punkty, bowiem remis w tym wyścigu to także cenna zdobycz. Robert Bonin wystartował bardzo dobrze, ale teraz już został za trzecim Załuskim około 60-70 metrów, a zdecydowanie z przodu Tomasz Golob, który rozpoczyna ostatnie okrążenie. Nie wiem, czy znajdzie się silny dzisiaj na młodszego z braci Golobów, który teraz w triumfalnym geście podnosi przednie koło, okazuje swoją radość i wielką klasę i wygrywa. To rzeczywiście wspaniały żużlowiec. Tomek Golob, tym razem ogromne brawa, już nie gwizdy. Drugi Zbyszek Lech, rozkręcający się z zawodów na zawody. Trzeci Wojciech Załuski i czwarty Robert Bonin, a więc 3-3 i 29-25 po 9 wyścigach prowadzenie zespołu WTS Sparta Polsat Wrocław. I wyścig 10, a w nim 2 zmiany. Witany owacyjnie brawami Henryk Piekarski w kasku niebieskim, w kasku białym Marek Kępa, zamiast Tomasza Kamińskiego w kasku czerwonym Piotr Baron i w żółtym Eugeniusz Skupień.
A więc Henryk Piekarski, Marek Kępa, Piotr Baron i Eugeniusz Skupień. Oto czwórka uczestników wyścigu 10, a po 9 przypominam prowadzenie wrocławian 29-25. I na czele Marek Kępa, atakowany zdecydowanie przez Barona. Chyba zbyt ostro poczynał sobie wrocławianin. Drugi Henryk Piekarski. Atakuje go Eugeniusz Skupień. Nie wiem, czy nie będzie wykluczenia. Wygląda na to, że sędzia przerwie ten wyścig. Pan Lechosław Bartnicki nakazał przerwanie wyścigu i podejrzewam, iż wykluczy Piotra Barona za spowodowanie upadku Marka Kępy. Nie, proszę Państwa, pomyliłem się, to Marek Kępa stworzył niebezpieczeństwo na to, że sam spowodował swój upadek i został przez Lechosława Bartnickiego z tego wyścigu wykluczony, a więc powtórka wyścigu 10 odbędzie się w trzyosobowej obsadzie i na starcie zobaczymy, przypominam, w kasku niebieskim Henryka Piekarskiego, w kasku czerwonym Piotra Barona i w kasku żółtym Eugeniusza Skupienia. Bardzo dobry start pary wrocławskiej. Wystartował zwłaszcza Piotrek Baron, bardzo dobry. Henryk Piekarski walczy ze Skupieniem, walczy i swoje wywalczył. I jadą wrocławianie na 5-1. Jeśli dowiozą ten rezultat do mety, przewaga drużyny wrocławskiej wzrośnie wówczas do 8 punktów i będzie można nieco spokojniej myśleć o pozostałych 5 wyścigach. Zdecydowanie z przodu Piotr Baron, na drugim miejscu Henryk Piekarski, trzeci Eugeniusz Skupień. Jeszcze 2 okrążenia, Skupień nie rezygnuje z tych 2 punktów. A i zdefektowała maszyna Piotrowi Baronowi. Zupełnie nieoczekiwany przebieg ma ten wyścig. Zanosiło się na 5-1 dla wrocławian, a w tej chwili trzeba ciężko walczyć choćby o remis. Fatalnie, wręcz fatalnie, zamiast 5-1, 3-3, niestety 3-3. I zapewne nie będzie tej swobody, tego luzu we wrocławskim obozie za chwilę w parkingu, na jaki się zanosiło. Kask niebieski Zbigniew Lech, kask biały Marek Kępa, kask czerwony Tomi Knudsen i kask żółty Sam Ermolenko. Nerwowo przed taśmą. Zawodnicy szukają najlepszego miejsca, z którego mogliby udanie wystartować do tego wyścigu 11. Tam ryją tymi butami, kopią, ale pan Tadeusz Proc wzywa ich zdecydowanymi gestami przed taśmę startową. Lechosław Bartnicki włączył wcześniej czas 2 minut. Też w ten sposób chce zmusić zawodników do aktywniejszej postawy. I wyścig 11. Zbigniew Lech, Marek Kępa, Tomi Knudsen i Sam Ermolenko. I tym razem Tomi Knudsen na czele. Ermolenko drugi, Zbyszek Lech trzeci, a więc dobra sytuacja dla gospodarzy. Zapewne bardzo chciał wziąć rewanż Tomi Knudsen, rewanż na Samie Ermolenko. Jak na razie zanosi się na to, że ten rewanż się Tomiemu powiedział. Ermolenko walczy, ale przewaga kilku metrów utrzymuje się cały czas. Oj, zachwiało Tomi Knudsenem. Stracił na chwilę panowanie nad motocyklem. Zapewne i on, trochę poddenerwowany tą stawką, popełnia drobne błędy, ale Tomi Knudsen, ostatni wiraż, jeszcze jeden atak Ermolenki. Myślę, że jednak Knudsen nie da sobie odebrać przewagi i wygrywa 3 punkty. 2 Sam Ermolenko, 1 Zbyszek Lech, bez punktów Kępa. 4-2 dla WTS-u Sparta Polsat i 36-2.
30, a więc znowu 6-punktowe prowadzenie zespołu gospodarzy. Ogromna radość na trybunach. Tomik Knudsen wziął udany rewanż i oby udał mu się również rewanż w pojedynku z Tomaszem Golobem. Ale to nastąpi dopiero w ostatnim, 15 wyścigu dzisiejszych zawodów. Kolejny z cyklu wielkich pojedynków, wielkich rewanży. Śledź będzie chciał zapewne zrewanżować się Golobowi za porażkę w trzecim wyścigu, kiedy przyblokowany przez młodszego z braci Golobów musiał odpuścić, przyjechał na drugim miejscu, ale zapewne myśli o tym, żeby w tej chwili się Tomkowi zrewanżować. Darek jeździ wspaniale, wygrał już z samym Ermolenko. Dlaczego nie mógłby pokonać Tomasza Golob? A więc Dariusz Śledź, Jacek Golob, Wojciech Załuski i Tomasz Golob. Wyścig 12. Widzą Państwo, jakie ogromne napięcie, jak poddenerwowani są zawodnicy obu zespołu. I wydawało się, że tym razem Darek Śledź poradzi sobie z Golobem. Walczą ambitnie, walczą i zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Po wewnętrznej Śledź, po zewnętrznej Tomasz Golob i prowadzenie Tomka Goloba. Na trzecim miejscu Jacek Golob i Wojciech Załuski z tyłu zamyka całą stawkę zawodników. Wojtek musi przesunąć się przed Jacka. Wrocławianie powinni ten wyścig zremisować, jeśli marzą o końcowym zwycięstwie. Jeszcze dwa okrążenia i walka cały czas o pierwsze miejsce między Tomaszem Golobem i Dariuszem Śledziem oraz o trzecie między Jackiem Golobem i Wojciechem Załuskim. Wspaniale Darek Śledź po zewnętrznej, wspaniale, a i Tomasz Golob, proszę Państwa, po raz kolejny jeździ świetnie, ale jednak bardzo nieczysto. Ja myślę, że kolejne upomnienie czeka Tomasza Goloba, ale to chyba nie tłumaczy niezbyt eleganckiej, niezbyt fair jazdy tego zawodnika. Tomasz Golob, Dariusz Śledź, Jacek Golob i Wojciech Załuski. 4-2 dla zespołu bydgoskiego i 38-34 po 12 wyścigach prowadzenie drużyny WTS-u Sparta Polsat Wrocław. Marek Kępa, Henryk Piekarski, Sam Ermolenko i Piotr Baron. Wyścig 13. Fatalnie wystartowali wrocławianie, zajmowali dwa ostatnie miejsca. Kępa jeździ bardzo niebezpiecznie, teraz sam spowodował swój upadek. Długa przerwa w startach tego 34-letniego zawodnika wyraźnie odbiła się na jego formie. Nie potrafi zapanować nad motocyklem. W tej chwili wywrócił się Kępa, myślę, że sam był sobie winien. Atakował tylne koło motocykla Piotra Barona. I zobaczymy, jaką decyzję podejmie pan Lechosław Bartnicki. I powtórka wyścigu 13. Jednak ta 13 okazała się feralna, pechowa dla Marka Kępy i w trzyosobowej obsadzie odbędzie się ten 13 wyścig. Henryk Piekarski w kasku niebieskim, Sam Ermolenko w kasku żółtym i Piotr Baron w kasku czerwonym. Sam Ermolenko na prowadzeniu, drugi Piotr Baron, trzeci Henryk Piekarski i zapewne, jeśli nie będzie jakiegoś defektu, niewiele się na tym torze zmieni. Zanosi się na remis 3-3 i myślę, że byłby to dobry rezultat dla zespołu gospodarzy. Przejechali dwa okrążenia, jednak motocykle wrocławian dzisiaj chyba nie grają tak, jak to miało miejsce w poprzednich spotkaniach ligowych. Są pewne problemy z tymi GM-ami. Nie wiem, z czego to wynika. Sam Ermolenko o pół, niemal pół okrążenia
przed Piotrem Baronem i Henrykiem Piekarskim. Amerykanin startujący w barwach Polonii Uczenka zdobywa 3 punkty. Żegnany brawami publiczności wrocławskiej. Teraz 2 dla Piotra Barona, 1 dla Henryka Piekarskiego. 3-3 i 41-37 po 13 wyścigach. Prowadzenie zespołu WTS-u Sparta Polsat Wrocław. Przedostatni wyścig dnia, wyścig 14, a w nim ujrzą Państwo w kasku białym młodzieżowca Rafała Schneidera, który do tej pory nie miał okazji wystąpić. Dwukrotnie motocykl odmówił mu posłuszeństwa, więc zaprezentuje się po raz pierwszy. W kasku niebieskim pojedzie Dariusz Śledź, w kasku żółtym Eugeniusz Skupień i w czerwonym Wojciech Załuski. Jest szansa na zwycięstwo dla zespołu wrocławskiego, a to zwycięstwo nawet 4-2 dałoby zwycięstwo w całym spotkaniu. I na czele Wojciech Załuski, Dariusz Śledź, para wrocławska, trzeci Eugeniusz Skupień i Schneider wystartował, choć trudno to nazwać startem, jest daleko, daleko z tyłu. Aj, coś się dzieje, proszę Państwa, pechowe są te zawody, niesamowicie pechowe. Tym razem wywrócił się Wojciech Załuski w zupełnie niegroźnej sytuacji. Właściwie nie wiem, dlaczego nie opanował pan Wojtek tego motocykla. Wrocławianie byli na czele, nie atakowani zbyt mocno przez Eugeniusza Skupienia. Wydawało się, że spokojnie dowiozą 5 punktów do samej mety. Tymczasem jadąc szeroko po zewnętrznej, Wojciech Załuski zdekoncentrowany zapewne tą sytuacją wywrócił się. To wywrócił się w fatalny sposób. Żółtym Eugeniusz Skupień w kasku niebieskim, jedyny wrocławianin Dariusz Śledź. 41-37 po 13 wyścigach i w tym meczu jeszcze wszystko zdarzyć się może. I Dariusz Śledź na prowadzeniu, Eugeniusz Skupień drugi, a marzeniem zapewne juniora z Polonii Rafała Schneidera jest tylko dojechać do mety po to, by uratować jeden punkt dla swojego zespołu. Dariusz Śledź przed Eugeniuszem Skupieniem i Rafałem Schneiderem. Jeszcze jedno okrążenie, nic się nie zmienia. Za chwilę Dariusz Śledź zdubluje młodzieżowca Polonii. Jedzie pan Darek po pewne 3 punkty. Drugi Eugeniusz Skupień i trzeci Schneider. A zatem 3-3 i 44-40 dla zespołu WTS Sparta Polsat Wrocław przed ostatnim 15 wyścigiem. Jeśli nie zdarzy się jakiś cud, myślę w tym przypadku, jeśli Tomi Knudsen i Zbyszek Lech nie przegrają z braćmi Golobami podwójnie, wówczas to gospodarze odniosą swoje kolejne zwycięstwo, umocnią się na czele tabeli ekstraklasy i będą coraz bliżej mistrzowskiego tytułu. Darek Śledź, dziękuję publiczności, był dzisiaj rzeczywiście znakomity, walnie obok Tomi Knudsena i Zbyszka Lecha, także Piotra Barona przyczynił się, mam nadzieję, że już można to powiedzieć, do zwycięstwa drużyny WTS-u Sparta Polsat Wrocław. A za chwilę wyścig 15. I ostatni wyścig dnia, a w nim zobaczą Państwo na torze pierwszym Jacka Goloba w kasku białym, na torze drugim w kasku niebieskim Zbigniewa Lecha, na torze trzecim w kasku żółtym Tomasza Goloba i na torze czwartym w kasku czerwonym Tomi Knudsena. Przypominam, 44-40 prowadzi zespół wrocławski i tylko podwójna przegrana wrocławian odebrałaby im zwycięstwo w tym bardzo emocjonującym, dramatycznym spotkaniu. Nie sądzę jednak, żeby Zbyszek Lech, a zwłaszcza Tomi Knudsen, mieli ochotę przegrać z Jackiem Golobem, a zapewne Tomi Knudsen spróbuje powalczyć także z Tomaszem Golobem.
tak jak przewidywaliśmy, Tomasz Golob, Tomi Knudsen. I Jacek Golob zakotłowało się przy wyjściu z tego łuku. Tomi Knudsen próbował wyprzedzić Tomasza Goloba. Zachwiało jednym i drugim. I zrobiło się jeszcze dramatycznie. Na szczęście obaj utrzymali się na motocyklach. Trwa dalej zacięta walka o pierwsze i o trzecie miejsce. Tomi Knudsen ciągle nie rezygnuje z wyprzedzenia Tomasza Goloba. Podobnie jak Jacek Golob z wyjścia na trzecie miejsce przed Zbigniewa Lecha, ale nic się nie zmienia. Tomasz Golob, Tomi Knudsen, Zbigniew Lech i Jacek Golob. Ostatni wiraż, ostatni pojedynek tego spotkania. 3-3 w wyścigu 15 i cały mecz kończy się zwycięstwem żużlowców WTS-u. Sparta Polsat Wrocław 47-43, a więc wrocławianie umocnili się na czele tabeli ekstraklasy i zmierzają coraz śmielej już.